Siema, kochani, słuchajcie, w poniedziałek jadę do sądu i wyjaśniam kilka rzeczy. Piszę kolejne pismo, gdyż jestem katowana, szkanowana, nękana, jak wam wspominam. Chcę mieć ciszę, święty spokój, odzyskać swoje korzenie normalne. Ogólnie mówiąc, jestem zdrowa na umyśle, także zrzuty wszystko podrukuję po normalnie, żeby nie było, że jest podszywane. Dołączam do akta sprawy i powodzenia ze mną. To się kurde, słuchajcie, w chuj chore robi, że mnie poniżacie, sobie na to nie pozwolę poniżać, nie pozwolę się krzywdzić i mam wywalone na to totalnie po całości. Nie pozwolę sobie dać w kaszy dmuchać i się odgrażać i te osoby, opieka społeczna, pożałują. Ze mną się nie zadziera, słuchajcie, bo jestem, żebym nie poszła na to leczenie, to ja bym, słuchajcie, też bym poskakiwała, ale byście mogli mnie katować. Ale ja poszłam na to leczenie, czuję się bardzo dobrze, jadę na proch i mam was w dupie. I nie pozwolę, żebyście mnie katowali, szkanowali, pilnowali, poniżali publicznie i tak dalej. I mam w dupie to, nie zamkniecie mnie, bo za mnie bzyku, bzyku, many, many nie ma. I to wam powtarzam. Jeżeli jeszcze raz będziecie mnie katować, no to sorry bardzo, rachunki trzeba będzie wyrównać, bo te rachuneczki już się, słuchajcie, mnie totalnie zbierają. Także mam wywalone na to po prostu po całości. Dziękuję bardzo, tyle w temacie i do zobaczenia w poniedziałek w sądzie.